Pielęgnację włosów. Muszę wam powiedzieć, że pytań w ostatnim czasie o moje włosy było sporo i tak cyklicznie co jakiś czas zadajecie pytania, więc chcę odświeżać tą pielęgnację. Kilka rzeczy zmieniłam i przede wszystkim chciałabym wam dzisiaj polecić produkty ze strony Hair Store i od razu z góry powiem, żeby nie było jakichś niedopowiedzeń, że te produkty otrzymałam od tej firmy. Natomiast produkty, które dzisiaj zobaczycie, bo będą to produkty z firmy Alpha Parf, ja używam od 5 lat albo więcej. Słuchajcie, jak powstawał ten kanał, to jak ktoś kojarzy mnie z tego kanału z tych lat, to ja już wtedy te produkty pokazywałam. I tak samo pokazywałam produkty z Revlonu, Unique One, takie odżywki. Więc woli wstępu właśnie chcę to powiedzieć, żeby nie było, że ktoś mi kupił. Nie, absolutnie nie. Są to produkty przeze mnie przez lata sprawdzone, idealne, uwielbiam je. I jeżeli podobają się wam moje włosy, które tak naprawdę, słuchajcie, nie są niczym wybitnym, bo to są cieniutkie włosy, które ciężko jest cokolwiek z nimi zrobić ze względu na to, że one wracają do stanu pierwotnego, takiego jak widzicie, czyli są prościutkie, nie mają jakiejś szczególnej objętości. No ja naprawdę muszę zadbać, żeby jakoś ta fryzura wyglądała. Także jeżeli wam się oczywiście moje włosy podobają, jeżeli w ogóle chcecie się dowiedzieć czegoś o mojej pielęgnacji, to serdecznie zapraszam na filmik, a też w tym filmiku będziecie mieć rabat nawet na produkty przecenione. Więc myślę, że warto skorzystać i naprawdę wtedy bardzo fajne ceny wychodzą w koszyku. Także nie przedłużamy, zaczynamy. Zanim zacznę omawiać swoje włosy i mówić o krokach pielęgnacyjnych, to może żebyśmy miały wszystkie rzeczy porządkowe za sobą i żebyście wiedziały, na czym stoimy, to sklep, słuchajcie, Hair Store oferuje mnóstwo kosmetyków, nie tylko jeżeli chodzi o pielęgnację włosów, także zerknijcie sobie tam koniecznie. Natomiast jeżeli chodzi ogólnie o włosy, to ja, słuchajcie, sprawdzam i tam są nawet takie bardzo fajne, profesjonalne produkty. Między innymi też są produkty na przykład Kerastase, które ja też swojego czasu używam i bardzo sobie je cenię. I w salonach kosmetycznych też wiem, że tych produktów się używa. I będziecie mieć ode mnie, macie właściwie rabat 10% na hasło Alicja. Zerknijcie sobie jeszcze w opis. Od 20 do 26 lutego ten rabat obowiązuje. Także no, macie troszkę czasu, żeby te produkty kupić. I do każdego zamówienia ze strony Hair Store jest jeszcze taka, słuchajcie, torebka rzeczy przyjemnych. I tutaj znajdują się, w zależności od tego, jakie jest zamówienie, jak duże, próbki oraz także, nie wiem, czy te firmy, słuchajcie, chcą mnie ukuczyć, są też krówki. Krówki to jest standard taki firmowy, wszyscy krówki lubią, ja też niestety, zobaczymy, może zjem, a może komuś oddam, nie żebym komuś źle życzyła, żeby przytył, ale wiecie. Także no jest to bardzo miły ukłon ze strony firmy, do każdego zamówienia taka torebka rzeczy przyjemnych jest dodawana. Także wstęp mamy ze sobą, wszystko wiecie. To teraz przedstawię wam, słuchajcie, powiem wam o moim typie włosów, powiem wam o krokach pielęgnacyjnych, a także powiem kilka słów o tych produktach, dlaczego one są takie fantastyczne i dlaczego ja wam je polecam. Kochane, jeżeli chodzi o moje włosy, to moje włosy nie są jakieś, nie wiem, reprezentacyjne, tak żebym nie wiadomo, co o nich mówiła, ponieważ ja nie mam ani grubych, gęstych włosów, długich, nie wiem, jak z reklamy, tylko to są włosy bardzo cieniutkie, podatne na przetłuszczanie oraz niestety mam problem z tym, że ciężko jest mi nadać objętość, ale muszę wam powiedzieć, że nawet jak byłam w sesji w Glamour i profesjonalny fryzjer mnie czesał, to powiedział, że absolutnie, Alicja, nie rób
na siłę, na przekór naturze różnych kroków. Nie nadawaj objętości włosom, wiecie, na chama, kolokwialnie mówiąc, bo one, natura wiedziała, co robi. I moje włosy, słuchajcie, zawsze będą raczej leiste, zawsze będą raczej proste jak druty, bo powiem Wam szczerze, nawet jak loki robię, to tutaj sobie delikatnie zakręciłam ten przód, on już się rozprostowuje. Także nie ma sensu, wiecie, na przekór stawać naturze. Ale co możemy zrobić i co ja Wam polecam i co ja od lat robię, to po prostu zadbać o kondycję włosa, tak żeby były one zdrowe. I faktem jest, że oprócz wielu takich negatywnych cech, o których mogłabym powiedzieć o swoich włosach, jedną z najbardziej pozytywnych jest fakt, że one są bardzo, ale to bardzo zdrowe i zadbane. Muszę Wam powiedzieć, że dostaję mnóstwo komplementów właśnie i od koleżanek, że Ty masz takie zdrowe, takie włoski jak po prostu bobasek, mięciutkie, pachnące, takie wiesz, takie cieniutkie, takie jak ma właśnie dziecko w wieku powiedzmy lat 5, chociaż które dziewczynki w wieku lat 5 mają długie, grube warkocze, ale wiecie, o co chodzi, po prostu są takie zdrowe, nienaruszone włosy, żadną koloryzacją, mimo tego, że ja włosy, słuchajcie, farbuję. Nie jest to jakaś spektakularne farbowanie, jakieś bardzo mocne rozjaśnianie, bo ja mam włosy swoje naturalne ciemne. Czasami dodajemy delikatne takie przejścia, pasma, delikatne sombre, żeby te włosy nie były takie jednolite po prostu z fryzjerką. Natomiast mimo wszystko są one farbowane, więc dzięki tej pielęgnacji moje włosy są zdrowe. Zatem co ja bym Wam mogła polecić? To przede wszystkim regularne podcinanie końcówek włosów. Robię to od lat i to zawsze działa. Po drugie, słuchajcie, jak amen w pacierzu, pamiętajcie, żeby regularnie myć włosy, regularnie nakładać maseczki. I zawsze pamiętajcie o poumyciu włosów szamponem, używać odżywki, bo wiele osób o tym zapomina i włosy są po prostu przesuszone. Suszarka włosy bardzo niszczy, a ja niestety nie jestem w stanie zostawić ich, słuchajcie, do wyschnięcia tak po prostu, bo uwierzcie mi, żebym miała taki przyklep, to nie ma sensu, wyglądałabym źle, więc ja używam suszarki, ale używam różne produkty, które dzisiaj Wam pokażę, które przed tym ciepłem chronią. Ta termoochrona jak najbardziej jest zapewniona. Staram się też, słuchajcie, nie używać zbyt dużej ilości produktów, żeby nie obciążać tych włosów, więc u mnie w tym przypadku zawsze jest tylko szampon i odżywka bez spłukiwania, żeby po prostu te włosy chronić właśnie przed ciepłem suszarki, ale żeby też, słuchajcie, nie nakładać, ja nie nakładam żadnych olejów, nie robię sobie takich spa z jakimiś maskami, takimi ciężkimi, tylko bardziej takie, ostatnio właśnie to wprowadziłam, takie bardziej na 10 minut, 5 minut i dzisiaj Wam właśnie taką jedną z tych masek pokażę. A na co dzień nigdy nie zapominam o odżywce. Odżywka jak amen w pacierzu, pamiętajcie o niej. Oprócz podcinania włosów i pielęgnacji produktami regularnie, to również robię sobie zabiegi keratynowe co jakiś czas na włosy, ale to już u fryzjera. I pytałyście mnie, czy to jest to samo co prostowanie keratynowe? Absolutnie nie. I słuchajcie, nie mylcie tego, ponieważ ja nie wiem, co bym miała tu prostować. Już chyba bardziej się wyprostować włosów nie da. Więc nie. To jest po prostu zabieg, który polega na nałożeniu płynnej keratyny na mokre włosy. Następnie na wysuszeniu tej keratyny płynnej na włosach suszarką, a następnie na wprowadzeniu ciepła za pomocą prostownicy do tych włosów, tak żeby lepiej ta keratyna zadziałała na nie i tyle. I potem ogólnie spłukujecie te włosy i modelujecie i to, tak wygląda ten zabieg między innymi w skrócie u fryzjera. Także co jakiś czas sobie to robię i to bardzo dobrze też działa na moje włosy. Żeby jeszcze nie było niedopowiedzeń, bo na pewno mnie zapytacie, a co z produktami tymi jak Elbiotica, bo używałaś też Skillsa. Ja, słuchajcie, nadal używam tych produktów, ale moja odwieczna zasada jest taka, że nigdy nie używam produktów cały rok tych samych. Dlaczego? Ponieważ moje włosy bardzo szybko się przyzwyczajają do produktów. W ogóle nie tylko moje, mam wrażenie, że tak w ogóle z włosami jest, że jeżeli używam jakiegoś kosmetyku całe życie jednego, to potem te produkty przestają działać już na różne partie, czyli w tym przypadku na włosy.
i dlatego też ja staram się co jakiś czas zmieniać tą pielęgnację, ale wracać oczywiście do produktów, które lubię, czyli do Kielsa wracam co jakiś czas, do Elbiotyki i tak dalej. Natomiast ta seria Alpha Park jest po prostu obłędna i do niej naprawdę bardzo często wracam i ją stosuję. I teraz tak, pokażę Wam cztery typy szamponów. Pokazuję trzy. A ojeju, bo wszystko spadnie, słuchajcie. O, dobra. Nie mam, mam małe dłonie i po prostu, o, teraz jest. Macie cztery typy szamponów z tej firmy. O każdej króciutko, słuchajcie, powiem, że Was nie przynudzać, natomiast uwierzcie mi, każda z tych serii jest fenomenalna. Każdą z tych serii polecam, każdą z tych serii przetestowałam przez lata i powiem Wam, która jest moją ulubioną. Zacznijmy od serii, którą kocham, ponieważ mam z nią bardzo miłe wspomnienia, a mianowicie kiedyś ja takich włosów nie miałam, słuchajcie, kiedyś miałam włosy blond, w ogóle były mega zniszczone, potem miałam czarne, potem było obarwianie tych włosów czarnych, to były porażki mojego życia i pamiętam jak dziś, jak fryzjerka nałożyła mi, słuchajcie, te produkty z tej serii Alpha Parf Milano regeneracyjna, ta zielona seria i stopniowo wychodziłyśmy na prostą. Produkty po pierwsze fenomenalnie, ale uwierzcie mi, to jest fenomenalny zapach takich produktów fryzjerskich, takich wiecie, z salonu na grubasie, takim, że po prostu w domu macie domowe spa. To po pierwsze zapach, po drugie działanie, one są, te produkty są takie gęste, ale nie obciążają, od razu mówię, są gęste, że czujecie, że to jest taki szampon, a nie jakaś lejąca się woda. Takie gęste, mocno się pienią i wystarczy bardzo mało produktu, a już możecie idealnie umyć włosy i są one super oczyszczone. Także dla osób, które, słuchajcie, mają matowe włosy, zniszczone, pozbawione blasku, oczywiście, jeżeli macie bardzo zniszczone, no to trzeba je trochę podciąć, bo nie jesteście w stanie wszystkiego, zwłaszcza martwego włosa, do życia przywrócić, ale jeżeli są to włosy, no wiecie, jeszcze do odratowania, to ja myślę, że ta seria Wam pomoże. Warto wspomnieć, że te wszystkie szampony są bez parabenów, bez jakichś silikonów, siarczanów, nie ma absolutnie tutaj problemu, że po jakimś czasie, bo wiecie, bo to tylko na jakiś czas działa, jak są te z silikonami szampony, że po jakimś czasie będziecie mieć jakieś skutki uboczne stosowania tych produktów. Oprócz tego, że ta seria regeneruje włosy, to jej takim dodatkowym celem jest ochrona koloru, nabłyszczanie, dogłębne oczyszczenie i wygładzenie i wzmocnienie włosa. Szczególnie polecam tę serię do włosów farbowanych, które zostały już zniszczone różnymi zabiegami chemicznymi, i uwierzcie mi, naprawdę są to produkty fenomenalne. Serię tą zieloną poleciłabym regeneracyjną każdej dziewczynie, obojętnie jaki typ włosów macie. I przede wszystkim, co chciałabym Wam powiedzieć, to to, że one, te produkty są bardzo szybkie w działaniu, więc efekty powinniście zobaczyć już po kilku stosowaniach. W moim przypadku przynajmniej tak było. Ja wiecie co, jak ich używam? Prostizna. Nakładam bardzo mało tego szamponu, bo on się super pieni, a następnie zawsze, nie ma bata, zawsze przy mojej pielęgnacji jest nałożenie odżywki bez spłukiwania i to jest jak amen w pacierzu i do różnych typów tutaj szamponów są różne te odżywki, więc tutaj jest ta zielona. Nakładacie bardzo mało tego produktu, dosłownie dwa razy naciskam, masuję w dłoniach i włosy mokre wciskam ten produkt. Tak, ja słuchajcie, omijam trochę nasadę włosów, żeby ich nie przetłuścić, ale szczególnie dbam tutaj o końcówki i o tutaj środkową partię włosa. I następnie przechodzę do modelowania i to jest wszystko. Jak jesteśmy już przy tej serii zielonej, to po prostu opowiem Wam o wszystkim z tej serii, czego ja użyłam. Maskę robię raz na jakiś czas, to jest maska też regenerująca i ją nakładam na tak czasowo 5-10 minut, nie dłużej, bo nie chcę też ich przetusić tych włosów. I też nakładam w tym momencie, bo to zazwyczaj robię sobie takie spa domowe, no to już od nasady włosa aż po końce, bo chcę, żeby jednak całe włosy zostały odżywione wraz z skórą głowy. Tak, i słuchajcie, delikatnie wmasowuję również tą odżywkę we włosy, tak żeby dotarła ona do wszystkich cebulek. Po tych 5-10 minutach ja po prostu tą odżywkę spłukuję i uwierzcie mi, uch, w
Włosy są tak piękne, lśniące. Od razu, słuchajcie, to jest taki efekt, jak wychodzicie od fryzjera i czujecie, że po prostu wasze włosy dostały bombę witaminową. Także koniecznie przetestujcie sobie tą odżywkę, bo jest tam tą maskę właściwie, bo ona jest fenomenalna. No i coś, co wam już polecałam w moim domowym spa i nadal po prostu jestem zachwycona tymi produktami, to takie ampułki, które nakładacie też na całe włosy, też kiedy macie wolne, bo to musicie mieć trochę czasu, na zwilżone włosy nakładacie taką ampułkę i jej nie spłukujecie, tylko od razu potem też przechodzicie już do modelowania. Jeżeli, słuchajcie, na kogoś dobrze działają produkty, które mają w składzie bambus, to jak najbardziej polecam wam te ampułki, bo tutaj właśnie taki składnik jest. On głównie przywraca włosom właśnie elastyczność, że one są takie, wiecie, mocne, że się nie łamią, nie są kruche i faktycznie po zastosowaniu tych ampułek jest to bardzo widoczne i przynajmniej ja na swoich włosach to widzę. I tu kolejny raz polecam osobom, które mają włosy farbowane, które są pozbawione tego blasku, bo te ampułki przywracają taki naturalny, zdrowy blask włosom i przy okazji one przepięknie pachną, bo nie wszystkie ampułki pachną ładnie, a te, no, salon fryzjerski jak nic w domu. Kolejna seria, którą też mogę z czystym sercem wam polecić, jeżeli macie suche włosy, bo to jest seria nawilżająca, jeżeli macie suche, matowe, pozbawione blasku, również farbowane, takie, wiecie, po prostu szorstkie, porowate włosy, to ta seria nawilżająca jest fenomenalna. Oprócz tego, jeżeli macie również puszące się włosy, bo ja puszących włosów nigdy nie miałam, wręcz przeciwnie, mam takie przyklapy bardziej, ale jeżeli macie puszące włosy, to jak najbardziej, ponieważ moja mama, słuchajcie, ma puszące, ona po wysuszeniu włosów jest takie buch, więc ona mówi, że super są te produkty, jeżeli o to chodzi, więc rekomenduję. Moja mama jest bardzo szczerą osobą, więc mogę przysiąść, że naprawdę jest sztos. No i tak samo, dokładnie te odżywki też są bez SLS-u, wszystkie szampony, więc nie będę się tutaj powtarzać. Też jest odżywka bez spłukiwania do kompletu, do tego, także możecie sobie taki zestaw stworzyć. Ta odżywka, którą tutaj macie, dodatkowo jeszcze jest na tyle fajna, ta nawilżająca, że ona nadaje się do końcówek włosa, żeby je tak starannie na takie mokre końcówki właśnie ją nałożyć, bo wiecie, często końcówki są przesuszone i przy stylizacji, przy modelowaniu, kiedy ja na przykład modeluję, bardzo często niestety zdarza się, że się one przesuszają. Tutaj mamy zapewnioną ochronę i naprawdę polecam wam ten produkt do właśnie pielęgnacji końcówek. Jeżeli ktoś ma w miarę, wiecie, zdrowe włosy, nie potrzebuje jakiejś wielkiej regeneracji, nawilżenia, to polecam wam serię nabłyszczającą. Ona jest żółta z kolei i również do niej jest odżywka, która służy temu, żeby nałożyć na włosy, wiecie, wymodelować i wtedy jest naprawdę ogromny blask. Mogę wam przysiąść, że jeżeli kupicie te produkty i nie będziecie mieć blasku, czy nie będzie tego, co ja mówię, to słuchajcie, napiszcie do mnie od razu maila, bo ja w to nie wierzę, bo te produkty naprawdę ja używam od lat i zawsze było wow. Komu nie poleciłam ze znajomych, to zawsze mówiły: Alicja, to jest cud, to jest po prostu czarodziejka zamknięta w opakowaniu, uwierzcie mi. I kurczę, mogłabym być ich ambasadorką, tej Alpha Parf, odezwijcie się, nie żartuję. W każdym razie naprawdę jedna z najlepszych serii, jaką używałam do tej pory. Jeżeli chodzi o nabłyszczenie, to jest po prostu fenomen. Jeżeli chodzi o tą nabłyszczającą, to dokładnie tak samo jak każdą inną nakładacie na mokre włosy i też przystępujecie do modelowania, też nakładacie jedną, dwie takie daweczki, rozmasowujecie w dłoniach i wmasowujecie w strukturę włosa. I zapachy tych produktów wszystkie naprawdę są przepiękne, bardzo do siebie podobne, a jednak troszeczkę się różnią. No i tutaj jeszcze chciałam wam powiedzieć o ostatniej serii. Jest to seria nadająca objętości, więc jak najbardziej dla mnie. Ale muszę wam tak szczerze powiedzieć, że nie znalazłam produktu i myślę, że nie ma takich produktów, które nadadzą ogromnej objętości włosom. Jak widzicie, no nie wiem, nie przyszłam tu z takim hełmem do was, a stosuję ten produkt. Cóż,
taka jest moja natura, moje włosy nigdy nie będą, nie wiem, musiałabym je natapirować chyba i wiecie, modelować godzinami, żeby nie wiadomo jak sterczały do góry, ale nie o to chodzi, słuchajcie, mi to jakby nie przeszkadza, bo mi chodzi o zdrowe włosy, żeby były one po prostu takie elastyczne, takie przyjemne w dotyku, bardziej o to, natomiast ona też jest dobra, słuchajcie, bo przede wszystkim te szampony nie obciążają włosów. Tu właśnie o to chodzi, żeby one nie obciążyły, żeby nie sprawiły, że będę mieć jeszcze bardziej oklapnięte te włosy i że będę wyglądać, jakbym miała je tłuste i wiecie, takie przy nasadzie przyklapnięte. Także produkt ten również polecam, ale najbardziej tą zieloną serię i tą nabłyszczającą, jak mam być szczera. I na zakończenie mojej gadaniny chciałabym Wam jeszcze powiedzieć o dwóch produktach Revlonu, które też bardzo Wam polecam i oczywiście też są dostępne na stronce Hair Store i też jest na nie promocja, w ogóle na wszystkie te produkty sprawdzam specjalnie, jest promocja i oprócz tego oczywiście jak użyjecie mojego rabatu, to macie jeszcze od tej promocji mniejszą sumę i oprócz tego, słuchajcie, już od 49 zł w ogóle jak zamówicie, to macie rabat, tak? Już obowiązuje od tej sumy, więc nie musicie jakiś zakupów robić za 500 zł, żeby ten rabat zadziałał. Także jest to bardzo korzystne. No, ale wracając do tematu, słuchajcie, jeżeli chodzi o Revlon, to jeżeli ktoś ogląda mój kanał od lat, zdaję sobie sprawę, że takie osoby tutaj na kanale są, bo często się zdradzacie, to nie wiem, to było z 5 lat temu, jak mówiłam o tych odżywkach bez spłukiwania właśnie z Revlonu, że są takie cudowne i nadal je uwielbiam i zobaczcie, tutaj jest kokos. Jest to dowód na to, że ja od lat kokos uwielbiam i zawsze do niego wracam. I teraz tak, to jest odżywka dokładnie o takim samym działaniu, tylko jedna ma zapach ten taki, powiedzmy, oryginalny Revlonu, a druga jest o zapachu kokosa, jeżeli ktoś kokos lubi tak jak ja. Jeżeli nie lubicie, to może od razu opowiem Wam, pokazuję Wam specjalnie wszystko w kartonikach, żebyście miały świadomość jak to wygląda. I tak, to jest produkt, który ma taki tutaj dyfuzor i spryskujecie nim włosy, w zależności od tego jakie macie długie włosy, ile macie tych włosów, no to wiadomo, że tych pompek macie więcej, więc nie będę Wam tutaj podawać, nie wiem, ilości, odpowiedniej same wyczujecie po prostu tak, żeby wiecie, nie przeciąży tych włosów, ale żeby jednak tego produktu trochę nadać. Ja zazwyczaj na swoje włosy robię tak około 7 pompek w różne miejsca i wmasowuję we włosy przed stylizacją i następnie modeluję właśnie włosy, na mokre włosy to robię i ona, ta odżywka ma 10 korzyści. Moja szczerość nie pozwala mi na to, żebym powiedziała, że tak, 10 korzyści poczujecie na swoich włosach, bo tak nigdy nie było, ja to też mówiłam kilka lat temu. Natomiast zauważam na pewno przynajmniej 4 do 5 tych takich benefitów, które producent tutaj zapewnia. Przede wszystkim na pewno jest to odżywka, która Wam nie obciąży włosów, więc nada delikatnej objętości i to na pewno mogę z czystym sercem powiedzieć. Po drugie, na pewno ułatwia fenomenalnie rozczesywanie, więc jak macie plączące się cienkie włosy, to po użyciu tej odżywki pięknie sunie szczotka na nich w momencie, kiedy na przykład modelujecie, to nic sobie nie wyrywacie, po prostu super komfort modelowania włosów w tym momencie następuje. Przede wszystkim, słuchajcie, ochrona koloru, to naprawdę zauważyłam, że te włosy zdecydowanie mają ładniejszy kolor przez dłuższy czas farbowany oraz termoochrona, chronienie właśnie przed ciepłem suszarki, która naprawdę, uwierzcie mi, może zrobić takie degradacje, jeżeli chodzi o włosy, w momencie, kiedy nie używamy żadnych ochronnych produktów, to tutaj naprawdę widać tą ochronę. No i na koniec zawsze zauważyłam, że te włosy jednak pięknie się błyszczą, też jest bardzo ładny połysk, więc myślę, że te 5 korzyści mogę jak najbardziej powiedzieć, że ona tutaj spełni, a cała reszta tam typu, że zregeneruje Wam włosy, no nie, no nie powiedziałabym, bo to jest tylko odżywka bez przesady, no. Tutaj regeneracji jakiejś dogłębnej nie będzie. Okej, słuchajcie, na zakończenie chciałabym Wam jeszcze podsumować to wszystko, co powiedziałam. Czyli jeżeli chcemy mieć piękne włosy, to przede wszystkim, słuchajcie, ważna jest ta regularność, żebyście używały tych produktów nie raz na ruski rok, a jednak regularnie, systematycznie. Także odżywka, pamiętajcie o odżywce zawsze po użyciu szamponu. Dalej, raz na jakiś czas nałożyć maskę bogatą,
też nie przesadzać, jeżeli macie cienkie włosy, tak jak ja, żeby ich nie obciążyć. Następnie używanie dobrych produktów i jak widzicie, produkty dobre nie muszą wiele kosztować, bo uwierzcie mi, wejdźcie na tą stronkę i zobaczcie, że w tej promocji te produkty nie są super drogie, wychodzą jak drogeryjne, a przy użyciu jeszcze tego mojego rabatu to już w ogóle. Pamiętajcie również, że nie za wszelką cenę zmieniajcie strukturę swojego włosa, nie róbcie jakichś loków, kiedy macie proste włosy, więc za dużo nie stylizujcie ich i też nie dążcie po trupach do celu, że chcecie, na przykład macie cieniutkie włoski, to będziecie je zapuszczać na chama, żeby mieć długie, cienkie, zapuszczone włosy. Nie. Ja na przykład mam fryzury raczej teraz krótsze, lepiej mi w nich, nie mam takich cienkich tych końcówek. One są zdrowsze. Pamiętajcie, że na siłę nic nigdy nie wychodzi dobrze w żadnej dziedzinie i również tej włosowej. Zatem to by było na tyle, jeżeli chodzi o mój filmik z pielęgnacją. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Koniecznie dajcie znać, czy skorzystałyście z rabatu. Jestem bardzo ciekawa, ponieważ i właściwie to nawet dobrze Wam życzę, żebyście skorzystały, ponieważ ja sama będę z niego korzystać i zamówię sobie więcej tych produktów na zapas, bo są fantastyczne i po tych cenach to naprawdę warto. Zwłaszcza, że macie tam też kosmetyki, jeżeli oczywiście nie chcecie zamawiać tych, bo ja Was nie zmuszam do takiej pielęgnacji jak ja, może w ogóle taka pielęgnacja nie będzie Wam służyć, to możecie zamówić przecież inne, bo tam jest multum po prostu i nawet dla facetów różne produkty, także koniecznie zajrzyjcie na stronkę, dajcie znać i tak dalej. Jaka jest Wasza pielęgnacja? Nie mogę się dzisiaj wysłowić, przepraszam Was. Jaka jest Wasza pielęgnacja również, powiedzcie. I buziaczki, do następnych filmów. Pa, pa.